A jest warta, postać jest jak najbardziej warta tego, ponieważ jak pan wspomniał, jest związana bardzo mocno, z Włocławkiem. Jemu zawdzięczamy kilka bardzo ważnych inicjatyw społecznych, m.in. odbudowa pomnika poległych obrońców Wisły na Szpitalskim Wzgórzu 1920 roku, który istnieje do dnia dzisiejszego i który jest bardzo ważnym miejscem, szczególnie w tym roku był bardzo ważnym miejscem, często odwiedzanym, a także chociażby przywrócenie, akcja przywrócenia historycznych nas ulicą Włocławka. Dzięki temu pozbyliśmy się problemu między innymi z dekomunizacją nazewnictwa placów i ulic, które były przeprowadzone niedawno w całej Polsce. Wspomniałem już o schronisku dla zwierząt, wieloletni pracownik właściwie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Włocławku. Także tych inicjatyw jest bardzo, no i co jest ważne też, poseł pierwszej kadencji, senator pierwszej kadencji z Włocławka, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, również pierwszej kadencji, wieloletni radny miasta Włocławek. Szczególnie te dwie kadencje, jeżeli chodzi o senatora i posła, są bardzo ważne, ponieważ to były inne kadencje niż są aktualnie. Zupełnie inaczej wyglądała praca ówczesnego parlamentu. No i temu parlamentowi zawdzięczamy to, co dzisiaj mamy, czyli wolność i wiele elementów demokracji. Chociażby, i tutaj pan przewodniczący brał również udział w pracach nad funkcjonującą do dnia dzisiejszego ustawą o samorządzie terytorialnym z marca 1990 roku. W 1989 roku był najmocniejszym senatorem, tak? Tak, zgadza się. Przy okazji zdarzyło się w ten sposób, że nie tylko, że był z Włocławka senatorem, ale był i najmłodszym w ogóle senatorem tego senatu, wybranego w czerwcu 1989 roku. Notabene otrzymał bardzo, bardzo dużą liczbę głosów, ponad 90 tysięcy. Także poparcie było bardzo, naprawdę bardzo duże i wtedy zaufania otrzymał Bartłomiej Kołodziej bardzo duże. Dzień dobry. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości odsłonięcia nazwy ronda mieszczącego się u zbiegu ulic Obwodowej i Kapitolnej. Zgodnie z wnioskiem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Włocławek, który wpłynął do prezydenta Włocławka i Rady Miasta, nadano rondu nazwę imienia Bartłomieja Kołodzieja. W sposób szczególny pragniemy przywitać rodzinę pana Bartłomieja. Dzisiaj jest z nami syn, Jan Kołodziej, oraz siostra pana Bartłomieja, pani Anna Liberek. Witamy bardzo serdecznie. O głos poproszę prezydenta miasta, pana Marka Wojtkowskiego. Następnie o odczytanie uchwały stosownej poprosimy panią prezydent Domicelę Kopaczewską, przewodniczącą zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim jeszcze raz miło mi niezmiernie powitać Państwa, rodzinę Bartłomieja Kołodzieja. Bardzo się cieszę, że zdecydowali się Państwo w tak trudnym dla nas wszystkim czasie przyjechać. Ja powiem tak, znaliśmy się z Bartłomiejem Kołodziejem, pracowaliśmy razem i też nie chciałbym przedłużać, bo myślę, że tak jak tutaj stoimy, większość z nas ma świadomość, jak był to wartościowy człowiek. I ja powiem tylko tyle, że zapisał się i w działalności zawodowej, i w działalności publicznej w naszym mieście. Był człowiekiem, był państwowcem, a myślę, że takich ludzi jest coraz mniej. Dlatego też dla mnie jest to niezwykły moment, już abstrahując od osobistej znajomości ze świętej pamięci Bartłomiejem Kołodziejem, że namiastka jego pozostaje właśnie we Włocławku w postaci nazwy, no myślę, że bardzo uczęszczanego ronda. Także bardzo się cieszę, że możemy w ten sposób chociażby uhonorować pamięć świętej pamięci Bartłomieja Kołodzieja. Bardzo dziękuję. Teraz poprosimy panią prezydent Domicelę Kopaczewską o odczytanie stosownej uchwały. Pozwolicie państwo, że tylko fragment z uzasadnienia uchwały. Pan Bartłomiej Kołodziej był z zawodu architektem. W pierwszych częściowo wolnych wyborach parlamentarnych został senatorem pierwszej kadencji.
następnie posłem pierwszej kadencji, radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radnym Rady Miasta Włocławek, wykładowcą akademickim, członkiem społecznej Rady Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, był inicjatorem odbudowy pomnika poległych obrońców Wisły 1920 na Szpitalskim Wzgórzu, przywracaniu historycznych nazw ulic i placów we Włocławku, utworzenia Państwowej Szkoły Zawodowej we Włocławku. To tylko niektóre z zadań, które realizował w swoim pięknym życiu Bartłomiej Kołodziej. Uchwała Rady Miasta z dnia 29 października 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu imieniem Bartłomieja Kołodzieja. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Nadaje się nazwę rondo imieniem Bartłomieja Kołodzieja rondu usytuowanemu w rejonie ulic Kapitulnej, Obwodowej, położonych w obrębie Włocławek, karta map 58. 2. Położenie ronda, o którym mowa w ustępie pierwszym, zostało w sposób graficzny określone w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Włocławek. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. Podpisał przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wawrzątowski. Teraz pani prezydent Domicela Kopaczewska przekaże uchwałę na pamiątkę rodzinie pana Bartłomieja na ręce syna i siostry. I teraz bardzo ważny moment. Nastąpi odsłonięcie nazwy ronda, tablicy z nazwą ronda. Ogólnopolską, ale w sprawę odpadkową szczególnie bliską. Jeżeli chodzi o zmiany nazwy ulic, wszyscy pamiętamy, że Bartek był bardzo zaangażowany w powrót do nas historycznych, Kruczej, Świętego Antoniego, Żabin. I myślę, że akurat w ten sposób upamiętnienie jego, znaczy pokazanie pamiętacie do wystawku Bartka jest dla nas bardzo ważne. Zwłaszcza, że akurat te rondy jest bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania.